Zapraszamy do obejrzenia filmu, który prezentuje trzy ćwiczenia mające na celu poprawę umiejętności ekspresji. Ćwiczenie Mikrospacer uświadamia kontrolę nad nawykami. Ćwiczenie ta sama treść, różne jakości, pokazuje różnorodność ekspresji przez różne interpretacje tego samego tekstu. A ćwiczenie Rób tego więcej uczy świadomej manipulacji siłą ekspresji. Odkryj, jak te ćwiczenia mogą wzbogacić Twoje doświadczenia poprzez kontrolę ekspresji i zachowań. Ćwiczenie mikrospacer. Ćwiczenie ułatwiające radzenie sobie z potrzebą ekspresji, wspierające koncentrację i kontrolę poziomu ekspresji. Zadanie pomaga w uświadomieniu sobie możliwości kontrolowania nawykowych zachowań i nadawania im wymaganej intensywności w miejsce poddawania się nawykowym odruchowym zachowaniom. Zadanie można wykonywać w każdej ilości osób, w grupie, podgrupach, parach i samodzielnie zadanie może się wydawać dziwne i na początku budzić opór zwłaszcza u osób radzących sobie z napięciem przez działanie, ruch, intensywną obecność, ukierunkowanych na cel i rezultat. Wprowadzenie zadania wymaga odprowadzącego modelowania, dokonania pokazu z jednoczesnym opisem wartości tego ćwiczenia. Z perspektywy obserwatora ćwiczenie jest banalnie proste. Polega bowiem na chodzeniu możliwie wolno, małymi krokami, stawiając stopy bardzo blisko, oddychając równomiernie przy tym w normalnym tempie. W głębszej warstwie chodzi o to, by osoba uczestnicząca w ćwiczeniu koncentrowała uwagę na tym, jak stawia stopy, jaki ma kontakt z podłożem, jak blisko, daleko od siebie stawia stopy, czy idzie prosto, czy skręca, czy oddycha, czy zatrzymuje oddech, czy może go przyspiesza. Czy ma otwarte oczy, czy zamknięte? Jakie emocje się w nim budzą? Czy może jest spokojny? Jak wpływa na niego obecność innych i przecinające się ścieżki? Jak długo, krótko jest w stanie tak chodzić? Zadanie można realizować w porcjach. Dla grup, w których budziłoby opór, lepiej będzie wykonywać je w np. jednominutowych czy pięciominutowych porcjach. W grupach, które znają zadanie lub są bardziej gotowe, może ono trwać o wiele dłużej. Zwykle większość osób jest w stanie się w nim rozluźnić i zauważyć, jak ta pomniejszona ekspresja może pozytywnie działać. Wewnętrznie uspokajać, jak łatwe i możliwe jest poruszanie się w ten sposób. Grupa może poruszać się mikrospacer, idąc jedna osoba za drugą, w ten sposób trenując dostosowanie swojego sposobu chodzenia do osoby idącej wcześniej. Zadanie chodzenia można rozwijać, modyfikować, zastępując chodzenie np. ruchem dłoni, czynnościami witania się, siadania, podnoszenia filiżanki z kawą itp. Omówienie warto prowadzić poszukując z uczestnikami trudności, przeszkód w zwalnianiu w samoekspresji, a także korzyści, odkryć, samoświadomości, które są wzbogacające tak by budować motywację do świadomej kontroli swojej ekspresji. Ćwiczenie. Ta sama treść, różne jakość. Ćwiczenie pozwala na angażowanie w wypowiedzi różnych jakości wewnętrznych i obserwowanie ich przejawów w ekspresji zewnętrznej. Pozwala obserwować możliwość wybierania różnego rodzaju i poziomu ekspresji w tej samej sytuacji. Pomaga doświadczyć szczególnie istnienia tej możliwości wyboru. Uczestnicy wybierają dowolną, neutralną treść z książki, gazety, internetu. Prowadzący może dostarczyć np. wycinki z gazet, wydruki z artykułów, linki do tekstu, który będzie odczytywany. Szczególną możliwość daje przygotowana przez uczestników wcześniej autorska opowieść na dowolny temat. Zadanie można wykonywać w kręgu, co daje maksymalną możliwość obserwacji przemian w ekspresji osób jednak. Powoduje największą ekspozycję i jest wymagającym wariantem. Można je też wykonywać w podgrupach kilkuosobowych, trójkach lub Parach. Zadanie polega na tym, że osoba później kolejne osoby mają za zadanie czytać, opowiadać zadaną wybraną treść, wchodząc w różne jakości lub role. Jakości, w które osoby wchodzą, dobrze by były nacechowane emocjonalnie. Role by były łatwo rozpoznawalne i charakterystyczne, nawet stereotypowe. Przykładowe jakości. Deszcz, wiatr, jaskinia, morze, burza, kamień. Rol, wystraszone dziecko, dziecko, które dostało loda, dziadek, babcia, ksiądz w kościele, jak polityk w sejmie itp. Rol te mogą być wypisane przez grupę na tablicy. Mogą być wybrane i dostarczone przez prowadzącego, rozpisane na kartkach. Rol mogą być wybierane dla poszczególnych odczytujących tuż przed ich odczytem.

Mają to być krótkie, jedno dwuminutowe odczyty. Po każdym następuje przerwa. Następnie głos ma zabrać kolejna osoba. Ciekawą modyfikacją jest, jeśli osoba zgłaszająca się do odczytu otrzymuje rolę, jakość, którą ma nasycić swoją wypowiedź od kolegów w grupie spontanicznie na bieżąco. Prowadzący może wtedy pomagać, o ile pojawiłyby się propozycje ról trudne do realizacji, nieznane przez odczytującego i decydować o poszukiwaniu kolejnej, Innej roli dającej się przyjąć przez czytającego. Ćwiczenie stanowi trening sięgania do różnorodnej ekspresji, sprawczości i dokonywania wyborów w zakresie jakości obecności w relacji. Pomaga zauważyć, jak łatwo możemy zmienić swoją ekspresję, o ile jest to potrzebne, jak możemy zahamować jedną i włączyć drugą jakość w naszym sposobie bycia zależnie od potrzeb sytuacji, charakteru relacji, naszych wyborów. Ćwiczenie. Rób tego więcej. Ćwiczenie pomaga w rozwijaniu umiejętności zwiększania ekspresji oraz wybierania sposobu ekspresji, włączania i wyłączania innych niż zwykle kanałów ekspresji, w następnej kolejności zmniejszania ekspresji i wyłączania jej kanałów. Osoby stają w kręgu w pewnej odległości od siebie, tak by móc swobodnie poruszać rękami nie dotykając się. Ochotnik podejmuje spontaniczną ekspresję w dowolny sposób może na przykład zaczyna wykonywać jakiś ruch w w wielkim zakresie, może wydawać cichy dźwięk, może dodać słowo. Krótką sekwencję słów, może dodać ruch całego ciała, powtarza go. Kolejne osoby od prawej strony ochotnika startującego ćwiczenie wykonują tę samą sekwencję ekspresji, tylko bardziej. Wzmacniają nieznacznie w każdym kanale ekspresję nadaną przez swojego poprzednika, w ten sposób podając ją dalej, inicjując sąsiada do wykonania jej jeszcze bardziej, głośniej, obszerniej, szybciej, Wolniej. Kiedy koledzy kolejno powtórzą go i sekwencja powiększona wróci do niego, ochotnik staje się uczestnikiem kręgu i realizuje zadanie jak inni. Powiększa sygnał. Podstawowe zadanie dla wszystkich uczestników to zwiększanie ekspresji, która do nich dotarła, tego co wydarzyło się po ich lewej stronie chwilę wcześniej. Powiększanie odbywa się przez dodawanie czegoś od siebie, ujmowanie czegoś. Wzmacnianie wyrazów w wybranym przez daną osobę kanale. Wariant B. Ochotnik i kolejne osoby wskazują kolejną osobę, która ma pokazywać to, co ochotnik zaczął tylko trochę bardziej, szybciej, głośniej, bardziej wyraziście. Ta osoba znów zaczyna pokazywać to bardziej i wyznacza kolejną osobę. W tym wariancie uczymy się szybko akceptować i wzmacniać przychodzącą ekspresję. Na koniec cała grupa stojąc w kręgu obok siebie w jednym tempie powtarza to zachowanie, zwiększając synchronicznie jego. Natężenie we wszystkich kanałach. Kanałami nazywam tu sposoby ekspresji: kanał werbalny, słowo, głos, głośność, kanał ruchowy, ruch, szybkość, obszerność, płynność, lekkość, siła, kanał czucia, emocje przeżywane i ujawniane, kanał relacji. Wzmacnianie impulsu może się dziać przez wykonywanie czynności w kontakcie wobec innej osoby w grupie. Wariant C ćwiczenie jest realizowane w kierunku zmniejszania ekspresji. Ochotnik rozpoczyna z możliwie dużą ekspresją. Następnie kolejne osoby w subiektywny sposób zmniejszają ekspresję impulsu, przede wszystkim odejmując ekspresji w poszczególnych kanałach, mniej gestów, mniej ruchów, ciszej, krócej itp. Ćwiczenie ma na celu Uwolnienie potencjału silnej i różnorodnej ekspresji. Budowanie świadomości, jak zwiększać ekspresję, a także jak ją zmniejszać, wyciszać. Prowadzący powinien na wstępie zademonstrować realizację zadania jako rozpoczynający i powtarzający, uczulić osoby na to, że zwiększanie ekspresji może przebiegać przez dodawanie różnych aspektów, jak szybkość, szerokość, obfitość, częstotliwość, zajmowana przestrzeń, głos, słowo głośność